czapki, żeby były czyściutkie, tak? Mama, tu. Pomagaj. Pomóc mi, co mamusi? Mama, gdzie ty? Ola postanowiła, że musimy kupić basen, taki mały dla Emilki. I teraz będziemy stwarzali potężną konkurencję dla różnego rodzaju term, akwaparków, basenów. Także nie jedźcie tam, jedźcie tylko do naszego basenu. Witamy bardzo serdecznie na naszym kanale. To jest kolejny vlog. Ja wycieram swoje buty. Myślę, że jak to zrobię, to będą wyglądały jak nowe. Kolejny wideoblog. Tutaj mamy drzwi i one się otwierają. Teraz wam pokażę, co mam w swoim plecaku. Dzisiaj otworzyłem i zrozumiałem, że marzenia się spełniają. Patrzcie, otworzyłem sobie plecak. Tu jest kasa, dość sporo. Niewystarczająco, żeby kupić własny dom, ale coś tam jest. Paszport zagraniczny. Tu są różne karteczki, papiery, wizytówki. Dowód rejestracyjny. Kluczyki od wymarzonego auta z taką dziewczyną. Bardzo dobrze i życzliwie nastawioną. To mi siostra prezent taki zrobiła z Ukrainy. I umyte buty. I już można iść. Powiedz cześć! 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 Maszynka do strzyżenia nadal mnie szuka. Mi się wydaje, że tak wyglądasz dobrze. Ola wygania owadów z nosów ręką. Ola zbiera Emilkę do szkoły. To jest najważniejsze, trzeba zapiąć, żeby spadochron nie spadł. Ale okulary masz. Powiedz, yo! Bells, evening bells, bells, evening bells. How many a tale, their music tells of yours. Go shot! Din shabbat, tit to the candy shop. Tit to the candy shop. Tit to the candy shop. I do want this shop. Tit to the candy shop. Yo! Yo! Yo, yo! Yo! Jau, jau! Nie umiem. Milka, jutro koncert, także musimy się śpieszyć. Jura, kogo się podziewamy? Teraz pokażemy ulubioną atrakcję Emilki. Chodź. Chodź. Emilka, to może audycją pojedziemy? Chcesz tym autem pojechać? Nie. Patrz, jakie ładne. Nie, nie. A jakim chcesz jechać? Jakim autem chcesz jechać? Jakie ci się podoba? Nie, to nie auto. A gdzie jest nasze auto? Tu. I tym pojedziemy? No to chodź. A co tutaj się dzieje? May I come in? Okej, okay, thank you. A gdzie masz klucze? Nie wkładaj paluszki do buzi. Pojechali. Jedziemy! Będziesz paliła papierosy?
Nie. No to popielniczkę można zamknąć. Mamy tak wysokie auto, że tylko musimy doczekać się, aż całkowicie się podniesie brama. I wtedy pół zbiornika ale paliwa i już jesteśmy. Piękne niebo. Piękne niebo, a lubią mnie za szczerość. Taki prawdziwy uśmiech. Amerykański. Doceniamy teraz to, co mamy. Naprawdę doceniamy. Jak się. Cały czas walczę z tym. Prawdę mówią, że żeby człowiek coś zaczął doceniać, to trzeba mu to zabrać. I tak rzeczywiście się stało. Jak ludziom zabrali wolność, ludzie zaczęli doceniać tą wolność. Nie wiedziałem, że będę kiedyś się cieszył z tego, że jak wieczorem wracam do domu, jadę autem i widzę, że po chodnikach chodzą sobie ludzie, chłopaki, młodzi, dziewczyny, jakieś tam drinki już sobie kupili, już idą z tym wszystkim do domu, już przez telefon, już pizza jest zamówiona. Z tego się cieszę. Kiedyś to sobie jadę, nic nie widzę, nic nie słyszę, widzę tylko drogę przed sobą, jadę w swoich sprawach. A teraz patrzę na innych ludzi, widzę, że... Jura się cieszy z tłumów ludzi. Tak, ja teraz się cieszę z tego. To już dla mnie jest znak. Jak widzę dużo wiary na dworze, to już wiem, że wszystko gra. Albo jest około tego. Patrzcie, auto zabytkowe. Mercedes. Ale nie idzie tego... Czyli ma prędkość większą od naszej. Jest szybki. Ładne te starsze auta. Te nowocześniejsze to mają takie kształty, że reflektory zaczynają się gdzieś z przodu i mają takie linie długie, że na pół auta. A te starsze auta mają swój styl. Swoje takie kształty prostokątne. Nie, coś w tym jest. Teraz wszystkie auta są podobne. Kiedyś to było, nie? Jak niektórzy lubią mówić. Kiedyś to było. A my jedziemy tam. Do Tesco. Ktoś lubi USSR, a ktoś lubi PRL. Ale teraz nie widać tego. Teraz siedziała przed chwilą z otwartą buzią, bo spać się chce. Tak, Ola? Tak? Ktoś mnie dzisiaj... Przyznaj się. Ktoś mnie dzisiaj obudził. No, taka jest prawda. Ja mówię, Ola, kolejny dzień, kiedy można wyjść na dwór. To wychodzimy z chaty. Nie ma co siedzieć w domu. 11:55. No, obudziłeś już, mnie już o 7:00. Już przebieg mój jest spisany, już wszyscy widzą, że ja mam błąd. To dlatego nie możesz jechać za tym Mercedesem tak szybko. Ola, nie można robić takich rzeczy. Wszyscy wiedzą, że mamy multiple wczoraj odebraną z salonu polskiego. A teraz już wszyscy wiedzą, że ponad 300 tysięcy przebieg jest tego auta. Co chcesz, kruszynko? I nie pytajcie, dlaczego mamy dwa krzesełka dwa z tyłu. Auta, tak. Jeszcze powiedz, że mamy dwa auto. Jednym jedziemy, drugie w garażu stoi. Ole, widziałeś jaki motor? Ładny, piękny? No. Pojedziemy, powiemy, że jest ładny, piękny motor. No. Ola, powiemy. Jura, nie można tam jeszcze. Można, patrz.
czekaj. Tam nie zaraz, można, u góry. Zaraz mu powiemy, że jest ładny. Jura. Ale ładny jest. Dziękuję. Naprawdę ładny. Jak widzisz coś ładnego, to nie trzeba zazdrościć, tylko podjeżdżasz i mówisz, masz ładne. Jest super. Jura, no nie wolno tam jeżdżać, gdzie jedziesz z powrotem. A, nie wolno tam. Dlaczego? Bo przez te palety? Nie daliśmy rady przejechać przez te palety. To najpierw musimy tam podjechać i rozładować te palety. Pojedziemy zaraz do mnie na bazę. Skoczymy do mojej ciężarówki i musimy wziąć paleciaka. Ręcznie to ciężko, nie? Samochód na sprzedaż. Podoba się ci takie auto? Jakie? Takie. Honda Jazz. Chcesz? Nie. A co chcesz? Multiple? Każdy chce, Ola, każdy. Ale nie każdy ma. Nie każdy może sobie pozwolić. Piałem! Piałem! Rozumiesz? Piałem 11. Piałem! Kalinka, kalinka, kalinka moja. Саду ягода малинка, малинка моя. Дуэт тата с цурком. Что купим? Муви же ма специальную диету. С того, что зрозумела. Тож там о диете. Не знаю, что вы. Але скрэнцаш пальце. О! Поважна справа. Ух! Masz drogę. Ja tu chyba nie wejdę do tego fotelu. Jura. Op! 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 Żenia cię zabije. Możliwe. Dziuba, 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 do nime. A szali buba, 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 buba. Adonime. A szalibę. A mi. Zamri. A szali buba. Buba, buba, buba. Aaaa! Coś poszło nie tak. Ну что, погуляем? Ага. Где кита сгубилась? Пункт дезинфекции. Подобно же выпито. Юра поведел касса лети, але я не награла. Такая ситуация. Дивно то есть, бо я с тем чрезвычайно до того, что подходишь до банкомату, что-то там натискаешь и достаешь готове, и маешь там готове. А teraz... Jak się pojawiły te wpłatomaty ileś tam lat temu, to nie mogę się przyzwyczaić do tego, że wkładasz swoją kartę bankową, później wkładasz pieniążki i takie spore kwoty, coś, jakiś proces, oddaję kartę z powrotem i to wszystko, co masz. Dobrze, będę pilnował i nic z tego, że ja nie mam psa. Bardzo wygodnie, tak? Mierzyć okulary w maseczce. Można w lusterku dobrze siebie ocenić. Bardzo ładne znalazłem. Zakładaj, zaraz zobaczymy. O, ale pięknie. Bardzo ładne. Ale mówię, że te okulary są babskie, ale mi bardzo się podobają. Jak wam? 20 zł trzeba brać. Nie, ja bym oczywiście kupił te okulary, gdyby nie ten papierek, strasznie mi przeszkadza. Chcesz zerkala postawić? Księżniczka.
Thank you.